historii narodów ważne są symbole, daty przełomowe. Dzień 11 listopada 1918 roku, który niespełna 20 lat później ustanowiono Świętem Narodowym, jest jedną z takich dat. To ukoronowanie długiego procesu, wysiłku wielu ludzi, którzy w ciągu 123 lat zaborów walczyli o wolną Polskę. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad podległą jej armią, a wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego. Tego samego dnia Niemcy skapitulowali na froncie zachodnim. Kończyła się I wojna światowa. Niedługo cieszyliśmy się niepodległością. Po II wojnie światowej, w zmienionych warunkach politycznych, Świętem Narodowym ustanowiono inny dzień. Dopiero w 1989 roku 11 listopada ponownie stał się Narodowym Świętem Niepodległości, a orzeł odzyskał koronę. Witam Państwa serdecznie w programie Zakręty Dziejów. Wracamy do, raz jeszcze do kolejnego tego wielkiego zakrętu w dziejach Polski, jakim było odzyskanie niepodległości w roku 1918. Nawet w potocznym myśleniu o staraniach polskich o niepodległość używamy terminologii wojskowej. Mówimy zawsze o walce, przypominamy powstania, przypominamy czyny zbrojne. To dla nas oczywiste, że odzyskanie niepodległości to przede wszystkim było stworzenie Wojska Polskiego, które już nie jako jakieś formacje partyzanckie, ale jako regularna armia mogły występować w interesie niepodległego polskiego państwa. I o tym właśnie, o odrodzeniu polskiej wojskowości, o tworzeniu polskiej armii w roku 1918 i w latach kolejnych będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam serdecznie naszych gości w dzisiejszym programie. Doktor habilitowany Grzegorz Nowik z Wojskowego Biura Badań Historycznych i profesor Andrzej Chojnowski z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, do jakich źródeł się mogli odwołać twórcy polskiego wojska w 1918 roku. Skąd czerpali pierwszych swoich podkomendnych? Panie doktorze. W zasadzie można powiedzieć, że kręgosłup, kościec był gotowy w momencie, kiedy komendant Piłsudski wrócił z Magdeburga. Tym kościcem z jednej strony były istniejące formacje i struktury Polskiej Siły Zbrojnej. Przypomnijmy, że istniały już zalążki Sztabu Generalnego, Ministerstwa Spraw Wojskowych, zalążki struktury terenowej, okręgowej i kilka tysięcy żołnierzy w skadrowanych formacjach, aczkolwiek nie były to liczne formacje. Ale można było były je to formacje, rozwinąć. Można je było rozwinąć i już były rozwijane. Następną grupą była zorganizowana struktura Polskiej Organizacji Wojskowej. Kilkakrotnie liczniejsza, silniejsza, ale pozbawiona broni. Niemniej te struktury były nie tylko na terenie generałgubernatorstwa warszawskiego, ale były no, na terenie całej Rzeczypospolitej, wszystkich ziem polskich, bo były w zasadzie we wszystkich zaborach równo rozmieszczone. I trzecią strukturą były związki pułkowe dawnych dowborczyków, które po demobilizacji żołnierze pierwszego korpusu i drugiego korpusu wschodniego, którzy wrócili do kongresówki, tutaj tworzyli swoje struktury pułkowe, struktury koleżeńskie i czekali tylko na sygnał do odtwarzania armii. Trzeba jeszcze powiedzieć, że w strukturze POW dominującą rolę odgrywali dawni legioniści. Czyli ten, chciałem wrócić do początku, ten sam kościec, zalążek Sztabu Generalnego, to było to, co istniało wtedy przy wojsku. Przy Polskiej Sile Zbrojnej, tak, tworzonej z inicjatywy generał-gubernatora warszawskiego Hansa von Wesselera i Rady Regencyjnej w porozumieniu z nią. Czyli dość paradoksalnie ci żołnierze, którzy w przeciwieństwie do Piłsudskiego złożyli przysięgę na wierność cesarzom.
Tak, tam byli nawet tacy, którzy wcześniej byli w Szczypiornie i w Beniaminowie, a więc w obozach, gdzie przetrzymywano tych, którzy tej przysięgi nie złożyli. A więc tak, był wpisany od razu jednak w powstanie tego Wojska Polskiego na pewien konflikt, czy przynajmniej potencjalny konflikt. Byli ci, którzy odmówili, byli ci internowani, byli ci, którzy cały czas służyli w wojskach niemieckich. Nawet byli ci, którzy walczyli po przeciwnych stronach. I po przeciwnych stronach. Ale jeszcze jeden konflikt między takimi amatorami, bo jednak nie uchybiając polskiej organizacji wojskowej, no to ci jej żołnierze często przechodzili takie dość pospieszne przeszkolenie. Można powiedzieć wręcz dzisiejszym językiem zawodowcami. No za dużo powiedziane, ale to była Armia Krajowa, powiedzmy, jeśli porównywać. Czyli amatorzy, a zawodowcy, którzy służyli od lat w rozmaitych armiach zaborczych. No i jeszcze do tego na dodatek w różnych armiach zaborczych, żeby można wejść powiedzieć. Do sztabu, prawda, no to trzeba właśnie mieć jakieś kwalifikacje, w postaci jakiejś uczelni, no coś, takie atuty powinno się mieć. No trzon sztabowych oficerów wywodził się z armii austro-węgierskiej, ale pamiętajmy, że przecież przy Polskiej Sile Zbrojnej zostały również zorganizowane dwa kursy wyższe wojskowe i tam również grupa dawnych oficerów legionowych te kursy wyższej szkoły wojskowej kończyła. Ten problem był rozwiązywany jako jeden z pierwszych. Zobaczmy fragment taki felietonu filmowego Wiadomości roku 1918 Tadeusza Pikulskiego. Wiadomości roku 1918. Ponownie wita Państwa Magda Olszewska. Europa cieszy się z rozejmu z Niemcami, my także. Ale nasza sytuacja polityczno-militarna jest bardzo złożona. Przede wszystkim mamy wielowładzę. W dawnym zaborze rosyjskim pod okupacją niemiecką rządzi znienawidzona Rada Regencyjna. W Lublinie mamy ludowy rząd Daszyńskiego. W dawnej Galicji administruje Polska Komisja Likwidacyjna. W Poznaniu utworzyła się Naczelna Rada Ludowa. W Paryżu działa Komitet Narodowy Polski, uznany przez aliantów za naszego reprezentanta. Warszawa jest już niemal cała w naszych rękach, z wyjątkiem ratusza i cytadeli. Cytadeli nikt na razie nie chce zdobywać, ale trwa strzelanina wokół ratusza. W lewym skrzydle gmachu pod wieżą zegarową zabarykadowali się niemieccy żołnierze, urzędnicy i policjanci. Dowodzi nimi prezydent policji von Glasenapp. Wszelkie próby zdobycia gmachu załamują się w ogniu karabinów. Inaczej w Pałacu Saskim. Tu mieściły się biura cywilnej administracji niemieckiej. Na stołach leżały rozłożone akta, projekty zarządzeń, datowane na 11 pisma, rozpoczęte i urwane w pół zdania. Kajetan Murawski, członek trzyosobowej komisji odbierającej od okupanta gmachy rządowe, powiedział: odkryliśmy wszechmocnego jeszcze wczoraj szefa administracji von Kritza, a wraz z nim grono najbliższych współpracowników. Siedzieli wystraszeni, bezradni, a dwóch wyrostków z wielkimi karabinami w rękach trzymało przy nich straż. Wczoraj 10 listopada major Stachiewicz odbił z rąk ukraińskich Przemyśl i śpieszy na pomoc Polakom we Lwowie. Ale nie tylko Kraków niepokoi się sprawą Galicji Wschodniej. Prasa pisze: nie możemy wydać na łup wschodniego ukraińskiego bolszewizmu dworów polskich na Rusi. Konflikt polsko-ukraiński we Lwowie wybuchł 3 listopada. Austriacy, ustępując ze Lwowa, przekazali władzę Komitetowi Ukraińskiemu. Walki polsko-ukraińskie objęły całą Galicję Wschodnią. We Lwowie walczono nie tylko o ulice, lecz także o poszczególne domy. Starcia nabierały na sile i są bardzo krwawe. Ukraińcy, uzbrojeni przez Austriaków, mają przewagę w broni i górują nad naszymi pod tym względem. Polscy żołnierze rekrutują się głównie z mężczyzn przeszkolonych przez organizacje Sokoła i Strzelca. Bardzo licznie zgłasza się do obrony młodzież szkolna. To są właśnie te sławne Orlęta, wśród których znajdują się również dziewczyny. Duch walki i chęć zwycięstwa towarzyszą nieustannie obrońcom. Z Niemcami możemy mieć poważne kłopoty w Poznańskim. Można sądzić, że nie oddadzą nam Wielkopolski bez walki. W Poznaniu działa połączona Rada Robotników i Żołnierzy. W wielu miastach rozbrajano Niemców. W Łodzi, Kaliszu, Sieradzu. Dziś powstał w Poznaniu komisariat Naczelnej Rady Ludowej. Komisarzami zostali Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty, Adam Poszwiński. Ten nowy ośrodek polskiej władzy musi jednak działać bardzo ostrożnie.
W przeciwieństwie do Austro-Węgier, Niemcy mimo rewolucji nie rozpadły się. Mimo pewnej ostrożności wobec tego, co dzieje się w Warszawie, Polacy z Poznańskiego ofiarowali na polski skarb narodowy 100 milionów marek. Można wątpić, czy Niemcy dobrowolnie zechcą nam oddać Śląsk. To zbyt ważne dla nich zaplecze przemysłowe. Ale i tu wczoraj, i dziś na terenie całego Górnego Śląska odbyły się masowe wiece i demonstracje ludności polskiej. Przemawiali działacze narodowi, przywódcy związkowi i polityczni. Wróćmy do wyzwalającej się Warszawy. 11 listopada, dzień świętego Marcina. Według starego przysłowia święty Marcin na białym koniu przyjeżdża, czyli sprowadza pierwszy śnieg. Aura jest typowo listopadowa. Śnieg nie padał, mżyło. W naszych kolejnych wiadomościach roku 1918 będziemy mówić o reakcji świata, a zwłaszcza Ameryki, na rozejm z Niemcami oraz o rozwoju sytuacji politycznej w kraju. Już z tego, co dotąd powiedzieliśmy, widać, że sytuacja była bardzo skomplikowana. Mówiliśmy tylko o Królestwie Kongresowym. No trzeba tu dodać... wyjrzeć poza jego granice, to jeszcze... Trzeba dodać Kresy Wschodnie, gdzie formują się polskie oddziały samoobrony od Mińska, Wilna, Grodna, Lidy, Nowogródka i dalej na południu, gdzie się we Lwowie toczą walki z Ukraińcami. To też przecież jest spontanicznie organizowana formacja. Wreszcie mamy na Wołyniu, na Podolu również powstałe z oddziałów POW i jeszcze dawnych pozostałości po korpusach wschodnich oddziały polskie. Mamy Galicję, gdzie tworzą się, odtwarzają się pułki legionowe i pułki nowej formacji, Księstwo Cieszyńskie. No i wreszcie to, co było powiedziane, Wielkopolska po powstaniu, ale to już w grudniu, po powstaniu wielkopolskim formacje wielkopolskie, w składzie których są z kolei śląskie i pomorskie, złożone z ochotników z tamtych ziem. To żeby jeszcze mieć już pełny obraz, dodajmy, że istnieją siły zbrojne polskie za granicami Polski, które później zjawią się. No w tej chwili jeszcze nie myślę o armii Hallera przede wszystkim i jednostkach, które są gdzieś tam w ogarniętej pożogą Rosji, czyli przede wszystkim o dywizjach syberyjskich. O czymś zapomniałem, czy coś jeszcze? Jedna dywizja na Syberii, jedna na Kubaniu, oddział w Finlandii, na Murmaniu, w Archangelsku, także tych formacji jest dużo. Część z tych żołnierzy do Polski zdąży dotrzeć, części się nie uda. No to jest tak jak Pierwszak śpiewał. Od Chicago do Tobolsk. Przez Japonię niektórzy wracają. Przedzierają się do pewnych. Ale działa na naszą korzyść to, że to jest moment, kiedy właśnie wszędzie dookoła i w samej Polsce i na granicach i za tymi przyszłymi granicami mamy duże armie w stanie rozpadu. Znaczy armia austro-węgierska chyba można powiedzieć rozlatuje się kompletnie w tym momencie. Rozeszła się do domów można powiedzieć. Albo niekiedy mam taki rozkaz pierwszego batalionu uzupełniającego 20 pułku piechoty wojsk polskich w Tarnowie z 31 października 1918 roku, gdzie po prostu rozkazem dziennym tak jest zarządzone. Z dniem dzisiejszym batalion nasz dotąd podległy rządowi austriackiemu staje do usług rządu polskiego w Warszawie. Służymy odtąd swemu narodowi i rządowi. Jest też taka deklaracja, wobec tej radosnej przemiany karność i uległość wobec naszych nowych przyłożonych będzie tym większa, co odbieram jako sygnał, iż różne bataliony armii austriackiej wtedy wymawiały posłuszeństwo rządowi i z karnością i posłuszeństwem wobec jakichkolwiek władz musiało być dość marnie, a chyba i podobnie jest z armiami pozostałych zaborców. Tylko ten stan takiego chaosu, on trwał jednak dość krótko, dlatego że to są te tygodnie, kiedy te armie jakby przestają funkcjonować, są jakoś tam rozbrajane przez takiego ducha rewolucji w armii niemieckiej i tak dalej. Ale już wiosną 19 roku sytuacja już wygląda inaczej. Znaczy widać, że już Niemcy nadal są jakąś pewną siłą militarną. Na wschodzie się formuje jakby też taka siła, która zmierza w kierunku zachodnim. Także... Czyli powiedzmy mamy takie dwa miesiące
zamętu. Mamy trochę luzu. Z tego zamętu zaczynają się wyłaniać wojska nowe już, i polskie, i takie, które będą naszymi przeciwnikami za chwilę, albo już są, bo przecież tam ciągle trwają jakieś drobniejsze walki oddziałów samoobrony, zwłaszcza na wschodzie. No i w tym momencie armia, żeby stała się armią z prawdziwego zdarzenia, musi mieć już logistykę, cały system dowodzenia. O tym za chwilę. Trochę o tym jest w filmie, który chciałbym, żebyśmy obejrzeli w tej chwili. Film zatytułowany Drogi do Niepodległej, reżyserii Zbigniewa Wawra. Zapraszam serdecznie. W panteonie chwały żołnierza polskiego szczególne miejsce zajmuje okres lat 1914-1918. Gdy ze zmagań I wojny światowej narodzić się miała po 123 latach niewoli niepodległa Rzeczpospolita. Droga do celu wiodła przez pola bitew rozsiane na bezkresnych przestrzeniach Europy i Azji. Od frontów we Francji na zachodzie po Syberię i od Murmania na północy po fronty w Alpach i na Bałkanach. Polacy na frontach I wojny światowej walczyli po obu stronach rywalizujących bloków, państw centralnych i Ententy. Jednak ich wspólnym celem było jedno – przyczynić się do odzyskania wyśnionej przez pokolenia niepodległości. W sierpniu 1914 roku wzbierający od wielu lat konflikt w Europie doprowadził do wybuchu wojny. Ze względu na liczbę uczestniczących w niej państw i globalny charakter, wojna ta, zwana ówcześnie Wielką Wojną, z czasem zyskała miano I wojny światowej. Ziemie polskie od końca XVIII wieku, rozdarte zaborczymi kordonami, znalazły się w centrum wydarzeń. Największą tragedią było wcielenie blisko 3 milionów Polaków do armii walczących ze sobą państw. W często bratobójczych walkach poległo lub zaginęło bez wieści około 500 000 rodaków. Jednak Polacy walczyli na frontach I wojny światowej również w szeregach licznych polskich formacji zbrojnych. Początek dali zwolennicy orientacji na Austro-Węgry. Już od wielu lat na czele tego nurtu stał Józef Piłsudski, który zakładał walkę u boku Austro-Węgier przeciwko Rosji. Tak długo, jak długo będzie to służyło realizacji polskich aspiracji narodowych. Sierpnia z krakowskich Oleandrów wyruszyła do boju pierwsza kompania kadrowa. W kilka dni po wkroczeniu do królestwa kompanii kadrowej sztab austriacki zdecydował zlikwidować samodzielną akcję Piłsudskiego. Sierpnia 1914 roku w Krakowie zawiązał się Naczelny Komitet Narodowy. Szefem jego departamentu wojskowego był pułkownik Władysław Sikorski. Komitet niezwłocznie rozpoczął formowanie polskich sił zbrojnych Legionów. Pierwszym ich pułkiem miał zostać oddział Piłsudskiego. W skład Legionów weszli członkowie wielu organizacji paramilitarnych, jak polskich drużyn strzeleckich, polowych drużyn sokolich i drużyn bartoszowych. Pierwsza kompania kadrowa, która miała już za sobą chrzest bojowy w walkach na obszarze Kongresówki, stanowiła trzon utworzonej w końcu 1914 roku pierwszej brygady Legionów. Jej dowódcą został komendant Piłsudski. Z czasem zakończono formowanie kolejnych brygad legionowych, drugiej i trzeciej. W roku 1914 oddział Piłsudskiego, określany jeszcze jako pierwszy pułk piechoty Legionów, walczył na obszarze Królestwa Polskiego, zaś po przekształceniu w pierwszą brygadę na Podhalu. Najbardziej znane bitwy tego okresu stoczono pod Krzywopłotami i Łowczówkiem. Wiosną 15 roku brygada została skierowana na Dnidę. Po przełamaniu frontu rosyjskiego brygada uczestniczyła w działaniach pościgowych na Lubelszczyźnie i Wołyniu. Do legionowej legendy przeszły ciężkie boje stoczone latem 16 roku pod Kostiuchnówką i nad Stochodem.
Oddziały tworzące drugą brygadę zasłynęły na przełomie lat 1914-1915 obroną zagrożonych rosyjską ofensywą przełęczy karpackich, między innymi pod Rafałową i Mołotkowem. W roku 1915 druga brygada walczyła na Podolu i na Bukowinie. W czerwcu 1915 roku szwadron kawalerii drugiej brygady wsławił się brawurową szarżą pod Rokitną. Łącznie w roku 1915 legiony liczyły 3 brygady piechoty, 2 pułki kawalerii i pułk artylerii. Stan legionów wynosił stale około 15 do 20 tysięcy żołnierzy. W latach 1914-1916 straty wyniosły około 15 tysięcy zabitych i rannych. Listopad roku 1916 stanowił ważny krok na drodze do realizacji polskich aspiracji narodowych. 5 listopada obaj generał gubernatorowie okupowanych terenów polskich, Niemiec generał Besseler i Austriak generał Kuck, ogłosili manifest o utworzeniu Królestwa Polskiego z ziem odebranych Rosji. Głównym celem aktu 5 listopada było co prawda przede wszystkim pozyskanie polskiego rekruta, jednak mogło się to dokonać jedynie drogą ustępstw politycznych, dostrzegali to polscy działacze narodowi. Józef Piłsudski pisał: po raz pierwszy w tej wojnie światowej publicznie z ust przedstawicieli wielkich armii narodów padają zapomniane poza Polską słowa: niepodległość Polski, rząd polski, wojsko polskie. 1 grudnia 1916 roku żołnierze polscy po raz pierwszy od powstania listopadowego defilowali ulicami Warszawy. Grudnia 1916 roku do Warszawy wjechał witany owacyjnie komendant Józef Piłsudski. Istniejącą sytuację starał się on wyzyskać drogą nacisku na stronę niemiecką i austro-węgierską dla sprawy polskiej. Przygotowaniu kadr do decydującej walki o niepodległość służyła działalność założonej w roku 14 Polskiej Organizacji Wojskowej. Daleko idąca niezależność Piłsudskiego i jego polityka reorientacji na mocarstwa zachodnie musiały doprowadzić do otwartego konfliktu. W lipcu 17 roku komendant został aresztowany i blisko półtora roku spędził w niemieckich więzieniach. Wolność utracili też wierni jego linii postępowania żołnierze 1. i 3. brygady, którzy odmówili złożenia przysięgi na wierność tronom Niemiec i Austro-Węgier. Oficerowie pochodzący z Królestwa Polskiego trafili do obozu w Beniaminowie, zaś podoficerowie i szeregowi do obozu w Szczypiornie. Poddanych austriackich wysłano do Przemyśla, a następnie na front włoski. Polskie formacje wojskowe tworzone były również po stronie państwa Antanty. We wrześniu 14 roku naczelne dowództwo rosyjskie, przychylając się do prośby polskich kół politycznych, zezwoliło na tworzenie ochotniczych legionów polskich. Ze względu na ogromne znaczenie polityczne, Komitet Narodowy powołał do życia Komitet Organizacyjny Legionów Polskich, który wziął w swoje ręce dalszą pracę nad organizacją legionów. Pomimo zgody władz centralnych, organizacja pierwszej jednostki zwanej Legionem Puławskim posuwała się bardzo powoli. Główną przyczyną tego stanu było nieprzychylne stanowisko rosyjskich władz wojskowych w Warszawie. Po walkach w styczniu 1917 roku brygada została wycofana z frontu i przeniesiona w rejon Kijowa celem przeformowania w dywizję strzelców. W czerwcu liczyła ona około 35 tysięcy ludzi. Po sformowaniu dywizja została przerzucona na front południowo-zachodni, gdzie walczyła do czasu wcielenia do 1. Korpusu generała Dowbora Muśnickiego. Rewolucja październikowa 1917 roku
doprowadziła do rozkładu armii rosyjskiej, co umożliwiło utworzenie osobnych jednostek polskich. Największą jednostką stał się pierwszy Korpus Polski, który w trakcie przewrotu bolszewickiego skoncentrował się w rejonie twierdzy w Bobrujsku. W trakcie rewolucji pierwszy Korpus, walcząc o przetrwanie, stoczył wiele walk z otaczającymi go zbolszewizowanymi jednostkami armii rosyjskiej. Na wieść o powstaniu korpusu z terenów byłego Imperium Carskiego zdążali do niego Polacy, byli żołnierze armii rosyjskiej. W lutym 1918 roku, po podpisaniu pokoju brzeskiego, w proteście przeciwko kolejnemu rozbiorowi ziem polskich, druga brygada legionów, dowodzona przez pułkownika Józefa Kalera, przebiła się przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą. Po przejściu frontu nastąpiło połączenie brygady pułkownika Kalera z drugim korpusem polskim. W maju 1918 roku dowodzony przez Halera korpus uległ armii niemieckiej w bitwie pod Kaniowem. Generałowi wraz z grupą żołnierzy udało się wyrwać z okrążenia. W tym samym czasie pierwszy korpus został podstępnie rozbrojony przez Niemców. W wyniku umowy z dowództwem niemieckim znaczna część żołnierzy wraz z całym majątkiem została przewieziona na teren Królestwa Polskiego. 10 lipca generał Haller wydał rozkaz mobilizacyjny do wszystkich Polaków znajdujących się na terenie Rosji celem zorganizowania frontu przeciwko Niemcom. Miejscem koncentracji nowo formowanych oddziałów polskich miały być Murmań oraz Kubań. 26 lipca Trocki wydał rozkaz rozstrzeliwania każdego Polaka schwytanego w drodze na Murmań. W trakcie pobytu na Murmaniu zorganizowany tam oddział został przez aliantów wplątany w wewnętrzny konflikt fiński. Po likwidacji frontu północnego Murmańczycy zostali przetransportowani do Wielkiej Brytanii. Gdy droga na Murmań została zamknięta przez bolszewików, Polacy dążyli do drugiego miejsca koncentracji, którym był Kubań. W październiku przybył tam pułkownik Żeligowski, który objął dowództwo 4. Dywizji Strzelców. Na Kubaniu polska dywizja wraz z armią ochotniczą generała Aleksiejewa uczestniczyła w walkach z bolszewikami. W końcu listopada 18 roku polska jednostka przeszła w rejon Odessy, gdzie stała się filarem obrony miasta. Jednostki polskie istniały także na Syberii. Do historii przeszła 5. Dywizja Syberyjska pułkownika Waleriana Czumy. Po przybyciu misji francuskiej generała Jeannin polska dywizja przeszła pod dowództwo sprzymierzonych. Dalsze tragiczne losy dywizji związane są z walkami z bolszewikami w roku 1919. Większość jednostek polskich zorganizowanych po rewolucji w Rosji była podporządkowana Armii Polskiej we Francji. Armii, której rodowód sięga roku 14, kiedy to z ochotników Polaków utworzono pierwszy polski oddział zwany Bajończykami. 4 czerwca 17 roku ukazał się we Francji dekret o formowaniu Wojska Polskiego. W czerwcu 1918 roku do walki wszedł pierwszy pułk strzelców polskich. Zapisał on dni chwały na polach Szampanii, walcząc nie tylko z Niemcami, ale również z propagandą nawołującą do porzucenia szeregów i powrotu do kraju. Rozwój Wojska Polskiego we Francji był w znacznym stopniu możliwy dzięki ofiarności Polonii amerykańskiej,
która od stycznia 17 roku wyszkoliła w licznych szkołach wojskowych około 25 tysięcy żołnierzy. Głównym orędownikiem formowania oddziałów polskich na terenie Ameryki Północnej był Ignacy Jan Paderewski. Od 1 grudnia 17 roku do Francji zaczęli przybywać pierwsi Polacy z Ameryki. Dzięki temu możliwa była znaczna rozbudowa Wojska Polskiego. Drugim źródłem rekrutacji byli Polacy, jeńcy z armii austriackiej, osadzeni w obozach na terenie Włoch. Dzięki utworzeniu misji wojskowej na czele z majorem Leonem Radziwiłłem i kapitanem Marianem Ginstlem Dąbrową udało się na początku grudnia 17 roku w okolicach Neapolu zorganizować pierwsze 3 pułki piechoty. Napływ ochotników, byłych jeńców wojennych, umożliwił zorganizowanie 2 dywizji piechoty, które zasiliły armię polską we Francji. Obrońcą polskich interesów narodowych na gruncie mocarstwa Antanty był Komitet Narodowy Polski na czele z Romanem Dmowskim. Naczelnym zadaniem komitetu było połączenie ochotników napływających do obozów wojskowych we Francji w jednolitą armię polską. 4 października 1918 roku na jej czele stanął przybyły z Rosji przez Murmańsk generał Józef Haller. Armia polska we Francji stanowiła dużą siłę militarną. Była zdyscyplinowana, doskonale wyszkolona i jak na owe czasy świetnie uzbrojona. Od koloru mundurów nazywana była Błękitną Armią. W przysiędze na polach Szampanii 22 czerwca 18 roku uczestniczyli m.in. prezydent Francji Raymond Poincaré oraz przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski. Pułki otrzymały sztandary ufundowane przez francuskie miasta Paryż, Belfort, Verdun i Nancy. Błękitna armia weszła do walki na froncie w Szampanii latem 18 roku. Po powrocie do kraju w 19 roku odegrała wybitną rolę w walkach o granice Rzeczypospolitej. W roku 1918 wraz z porażkami państw centralnych zbliżała się chwila decydującej walki o Polskę. W działaniach tych główną rolę odegrała Polska Organizacja Wojskowa. Jako pierwsze na przełomie października i listopada 18 roku niepodległość odzyskały tereny zaboru i okupacji austro-węgierskiej. Dramatyczna sytuacja wytworzyła się we Lwowie, gdzie w nocy z 31 października na 1 listopada miała miejsce próba przejęcia władzy przez Ukraińców. W trwających kilka tygodni walkach o miasto nieśmiertelną sławę zdobyli młodociani obrońcy – lwowskie Orlęta. 10 listopada z magdeburskiego odosobnienia powrócił do Warszawy Józef Piłsudski. Wraz z przejęciem przez niego pełni władzy politycznej i wojskowej dobiegł końca najważniejszy etap walki o własne, suwerenne państwo polskie. 11 listopada 1918 roku zakończyło się na ulicach Warszawy rozbrajanie izolowanych oddziałów okupacyjnej armii niemieckiej. W tej akcji uczestniczyli pełowiacy i ochotnicy z innych formacji. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918 to rezultat kilku czynników. Polskiego czynu zbrojnego i tradycji walki o wolność. Koniunktury międzynarodowej, a zwłaszcza konfliktu pomiędzy zaborcami. Wreszcie rewolucji w Rosji, Austrii i Niemczech i poparcia ze strony zwycięskich państw Antanty. O nastroju listopada 18 roku pisał Ignacy Daszyński. Urzeczywistniły się nasze marzenia, ukoiły się nasze tęsknoty. Nie na darmo lała się krew polska. Nie bez skutku pracowaliśmy dla zdobycia wolności i niepodległości Polski.
Wiemy mniej więcej, skąd się wzięli żołnierze, a chciałem zwrócić uwagę na coś takiego, to może w filmie było tym mniej. Czy istniał taki jeden niekwestionowany dowódca od razu na samym początku, bo kandydatów, dowódców było co najmniej trzech potencjalnych dla polskiej armii, czyli obok Józefa Piłsudskiego to był Józef Dowbor-Muśnicki i Józef Haller. Czy to były rzeczywiście równorzędne kandydatury, czy Piłsudski był tutaj od razu wyznaczony, znaczy, nie wiem, przez opatrzność przysłanym wodzem, który go wszyscy uznawali? Znaczy żaden z tej trójki nie miał na swoim koncie jakiegoś takiego sukcesu w rodzaju zwycięstwa w bitwie nad Marną. Mieli pewne epizody. Natomiast Piłsudski chyba wyrastał dzięki głównie temu, że miał też pewnego rodzaju tutaj taką pozycję polityczną. Tamci dwaj byli tylko żołnierzami, tylko potencjalnymi dowódcami, a tutaj potrzebny był taki ktoś, kto ma taki też, bym chciał, zamysł, jakąś wizję polityczną, i chyba ci dwaj konkurenci to nie bardzo mogli z marszałkiem przyszłym stawać w szranki. Mhm. Dowbor-Muśnicki był liniowym żołnierzem. Z kolei generał Rozwadowski miał wyszkolenie sztabowe. Hallera wyniosła fala, można powiedzieć, przypadków na tak wysokie stanowisko. To, że akurat przeprowadzony został przez front pod Rarańczą, potem no, dowodził i nie dowodził pod Kaniowem, potem udało mu się dostać do Francji. No w pewnym sensie został dowódcą wojska. Najdłużej był sojusznikiem wojsk państw centralnych, prawda? I został nagle dowódcą armii przy Francji. Boku koalicji przeciwko państwom centralnym. Ale też skutkiem przypadku. Dowbor-Muśnicki i Haller mieli też pewną, może nie samodzielną pozycję polityczną. Nie byli, tak jak Piłsudski, osobami, które skupiały w ręku i władzę polityczną, i wojskową, ale mieli poparcie, byli postrzegani, a co te generałowie, no, lepiej widziani przez narodową demokrację. Tylko pytanie, czy to byli rzeczywiście równorzędni dla Piłsudskiego kandydaci do... konkurenci do przywództwa? Narodowa demokracja nie tworzyła własnego zaplecza zbrojnego w czasie I wojny światowej, więc nie miała specjalnie i wpływu, i kontaktu w tym środowisku. Haller pojawił się z nieba, można powiedzieć, we Francji. No, Dowbor-Muśnicki pojawił się w Wielkopolsce pojawił się w Wielkopolsce przysłany, i wojsk, prawda, wielkopolskich, tak. Przez Piłsudskiego, także... Ale w endeckiej Wielkopolsce, dodajmy. Tak, no ale próbowała narodowa demokracja rozmaitych oficerów w różnym czasie wygrywać, a to właśnie generał Rozwadowski, a to Szeptycki przez pewien czas. W każdym razie w różnym okresie usiłowała znaleźć kogoś, kto mógłby być przeciwwagą dla Józefa Piłsudskiego. Takiego nie było po prostu. Potrzebny był też, moim zdaniem, człowiek nowy trochę, znaczy taki człowiek, który jednak był tam generałem w armii zaborczych, prawda, czy wysokim oficerem. No oczywiście on w sensie fachowym mógł się nadawać na takie stanowisko, ale potrzebna była taka też jakby symbolika odcięcia się od tego, co było wcześniej. Tak, Piłsudski, więzień rosyjski, zesłaniec, więzień Magdeburga, no świetnie się nadawał na rolę. A Haller... Znaczy, no, Hallerze opinia jest taka, że to panowie zresztą powiedzieli, fala go wyniosła wysoko, chyba ponad jego zdolności, no, że Haller to był taki służbista austriacki, dobry organizator, ale właściwie jako dowódca wojskowy nigdy się... To pamiętam, że Wańkowicz też kiedyś napisał taki tekst Czaruś w grobowcu szujskim, gdzie nie pozostawia suchej nitki na inteligencji tego generała. Może trochę paszkwilansko. Przesadził. Pamiętniki bardzo ciekawe zostawił. Piękny paszkwil też Adam Struk napisał na temat generała Harcellera, który rzuca pierścień do morskiego oka, prawda? Więc takie paszkwile polityczne chodziły w tamtym czasie. Więc raczej bardziej się starano rozegrać gdzieś tam na zapleczu politycznym sprawę między dowódcami, niż rzeczywiście istniał spór. Tak, tak, ale Piłsudski był jednoznacznym dowódcą. Wydaje się, że w tych latach, to trzeba podkreślić, myśmy tu podkreślili różnicę, ale trzeba podkreślić coś innego, że to, co się działo w latach 18-21, to jest jednak bardzo zgodna współpraca wszystkich wywodzących się ze wszystkich armii zaborczych, łącznie z trzema Józefami. Thank you.
powstaje nowa armia polska, musi być też zagospodarowana taka strefa symboliczna. Nie tylko organizacja, logistyka, sprzęt, oczywiście amunicja i tak dalej, to wszystko jest bardzo potrzebne, ale jak armia nie ma ducha bojowego, no to nie wystarcza z reguły. No przede wszystkim jest ta tradycja formacji polskich w I wojnie światowej, ale jest tradycja jeszcze piękniejsza, głębsza, dawniejsza. To jest przyjęcie do wojska wszystkich powstańców styczniowych, nadanie im stopnia oficerskiego pierwszego, przyznanie im prawa do noszenia munduru i zobowiązanie wszystkich żołnierzy do oddawania im honorów. To jest ugruntowanie tradycji armii na całej dotychczasowej tradycji Wojska Polskiego. I to jest chyba jeden z elementów, ale drugi jest również znamienny i symboliczny. To jest data 29 listopada, rocznica wybuchu Powstania Listopadowego. I kompania Szkoły Podchorążych asystuje przy wprowadzeniu naczelnika państwa i wodza naczelnego do Belwederu. Tak jak tamci podchorążowie wypędzili z niej i próbowali aresztować, zabić wielkiego księcia Konstantego, tak podchorążowie Nowej Polski, zmartwychwstałej, niepodległej, wprowadzają głowę państwa do Belwederu. Piękny symbol. Jednoznaczne pokazanie, że polskie wojsko to jest cały czas to wojsko z powstań narodowych. To samo wojsko. To samo, ponieważ to było w dużym stopniu wojsko ochotnicze, o czym jeszcze na koniec trzeba wspomnieć, więc ten wymiar symboliczny był bardzo istotny. Czy najlepszy dowód, że natychmiast o tym pomyślano, mimo że wydawałoby się 100 tysięcy pilniejszych spraw na głowie. Dzisiaj trzeba znać skalę tego zjawiska. To jest kongresówka i zachodnia Małopolska, to jest ponad 100 tysięcy żołnierzy w ciągu 1,5-2 miesięcy. To jest ogromny entuzjazm. To ale nie też jest to, co pan, na co pan zwrócił uwagę, że ówczesna klasa polityczna, taka kształtująca się, ona o wiele większe znaczenie przywiązywała do właśnie tej symboliki, do pewnego rytuału ceremonialnego, niż to na przykład dzisiaj jest w modzie. Wtedy myślano, dzisiaj się protestuje przeciwko zakusom na Pałac Kultury, nasi przodkowie ten sobór na Placu Saskim natychmiast rozłożyli na części. Niech to będzie w takim razie. A trzeba jeszcze chyba o jednym symbolu powiedzieć. Właśnie sobór rozebrany został, a Józef Piłsudski przyjął tytuł naczelnika państwa, takiego, który naczelnika Kościuszki, ostatniej głowy państwa Polski niepodległej. I tu się historia zamknęła i otworzyła zarazem w sposób symboliczny. Niech to będzie w takim razie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor habilitowany Grzegorz Nowik i profesor Andrzej Chojnowski byli gośćmi dzisiejszych Zakrętów Dziejów. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.